Hej, witam Was kochani. Kolejny raz na moim kanale, gdzie chciałabym Wam pokazać ostatnie dwa pudełka z Glossy Boxa i pudełko z Rituals, które dostałam właśnie ostatnio od mojej mamy. Pudełko jest z, te dwa pudełka są z września i października. Ogólnie to, jedno pudełko wrześniowe mnie ominęło, bo ono przyszło akurat wtedy, jak ja byłam na urlopie, ale ja sobie je zostawiłam i poczekałam na to pudełko z tego miesiąca, żeby Wam pokazać dwa naraz, tak jak wcześniej mówiłam, że będę Wam pokazywać co dwa miesiące, chociaż już czekam cierpliwością na kolejne pudełko listopadowe. Może sobie zaczniemy teraz od pierwszego pudełka. Ja sobie tutaj tak rozłożyłam. Pierwsze pudełko to jest pudełko z tego miesiąca, czyli z października. Bardzo mi się podoba. Fajne, takie inne, niestandardowe. Tutaj mamy, tak jak zawsze, tą ulotkę, która mówi nam, jakie są produkty w środku. A co jeszcze? W tym pudełku, w pudełku wrześniowym, co najlepsze, ja nie dostałam tego, nie dostałam tej ulotki. Ja po prostu nie jestem Wam w stanie powiedzieć, jakie są produkty, jakie są ceny tych produktów. No, ale powracając, w tym pudełku mamy, tak, to jest kredka, taka highlighter pencil, czyli taki jakby rozświetlacz w kredce. No, ale ja ogólnie, jeżeli chodzi o takie kredki, to ja sobie te kredki daję pod, pod brew lub w tutaj w kącik oka. Ta kredka kosztuje 15 funtów. Regularna cena. Ja też mam taką kredkę z Kiko. Też jestem z niej zadowolona. Tutaj mamy body lotion, czyli taki mały balsam do ciała. I ja mam tutaj 50 ml. I to jest tylko 1 funt, a też jest za 200 ml, kosztuje 4 funty, także spoko cena. Zapach też przyjemny. Kolejną rzeczą jest to antybakteryjny żel do rąk. Jego cena to 4 funty za te 60 ml. Żel do rąk zawsze się przyda, antybakteryjny. To z tego jestem chyba najbardziej zadowolona, bo to jest pomadka z... Nigdy nie słyszałam o tej firmie. Nie wiem, nie chcę się pomylić, jak to się wypowiada, ale to jest właśnie ta, to jest ta firma i kosztuje ta pomadka 21,80. Także to ta pomadka ogólnie, ona ma takie wykończenie. Satynowo-matowe, jakby to powiedzieć. Już Wam pokazuję, jaki ja mam kolor. Ja mam taki kolor. Czerwony. Taka ciemna czerwień, bym powiedziała. Zużyjemy, zobaczymy, jaką też ma trwałość. Ostatnią rzeczą z tego pudełka jest setting spray, czyli to jest taki spray do wykończenia makijażu. Setting spray 75 ml, kosztuje 18 funtów. No, także fajnie.
Zobaczymy, czy będzie ten make-up utrzymywał. Kolejna rzecz, kolejne pudełko wrześniowe. To tak, tutaj mamy taką maskę w płachcie. No ale tak jak mówię wam, nie jestem... nie mogę wam powiedzieć aktualnej ceny. Kolejną rzeczą jest to jakiś krem do twarzy. Ale wiecie co, ja sobie poczytam o nim i wam gdzieś tutaj z boku czy pod spodem napiszę wam, do czego to jest. Cenę też wam podam. Kolejną rzeczą jest taka szczoteczka do twarzy. Ja już kiedyś te szczoteczki, no tak w sumie taką samą szczoteczkę używałam do twarzy. Niezbyt byłam zadowolona. Także może komuś ją oddam. Zobaczę. Tutaj mamy... hairspray, czyli lakier do włosów. Fajnie, taka mała wersja. W sensie mały rozmiar. 50 ml. Ja często nie używam lakieru do włosów, ale zawsze się przyda. Standardowo. Kolejną rzeczą mamy tutaj to są takie próbki perfum. Nigdy nie słyszałam o tej firmie. Fajne takie małe próbki. Zobaczymy, czy będą trwałe, czy nie. A i powiem wam, że z tego jestem bardzo zadowolona. To jest serum do twarzy na dzień i na noc. Pełnowymiarowy produkt. Jest tutaj, już wam powiem, o 30 ml. Ja lubię te sera z pipetką. Także to będzie też do przetestowania i to już mamy wszystko z tych pudełek. Powiem wam ogólnie, że jestem zadowolona, ale już też z niecierpliwością czekam na kolejny listopadowy pudełko. No, także może przejdziemy sobie teraz do tego cuda. Ja tu pudełko z tymi kosmetykami Rituals dostałam od mojej mamy. Zaraz też po przyjeździe, także wolałam wam te pudełka razem pokazać. Ja tych kosmetyków jeszcze nie testowałam, ale mówię wam, musicie sobie kupić te kosmetyki i sami spróbować, wytestować. Jak ja otworzyłam to pudełko, to taki piękny zapach się uniósł z tego pudełka, że po prostu ten zapach przechodzi przez te same produkty. Nie da się tego opisać. Tutaj pierwszą rzeczą mamy peeling do ciała o zapachu Sweet Almond i Indian Rose. Pięknie pachnie. Ja sobie dzisiaj go wytestuję pod prysznicem. To jest niesamowite po prostu, jak to pachnie. Tutaj mamy body cream do ciała. Krem do ciała. Zapach Indian Rose i Himalaya Honey. Kolejną rzeczą jest to pianka pod prysznic. Też super, bo jest duża, 200 ml. Też bardzo ładnie pachnie. Zapach też Indian Rose i Sweet Almond Oil. I ostatnią rzeczą, w ogóle jakie te opakowania są eleganckie. Ostatnią rzeczą jest to płyn do mycia rąk. 300 ml Indian Rose and Sweet Almond Oil. Także ten sam zapach. Także tak, ja wam powiem, że nie mogę się doczekać już testować tych kosmetyków. Sorry za ten bałagan teraz, ale no tak sobie wszystko rozłożyłam. Zaraz to posprzątamy. I jeszcze taki update mojej toaletki trochę. Wcześniej jak wam nagrywałam ten film, jaki wam pokazywałam, w organizacji mojej toaletki, to nie było tego tutaj w rogu, było tutaj pusto. A teraz mam tak, teraz mam taką podstawkę, dostałam też ją od mojej mamy. Powiem wam, że nie wiem skąd ona jest.
chyba z TK Maxa, ale nie jestem pewna. Z takim tutaj lustereczkiem. Mam takie świeczki i do tego są takie super pióra. I mam do tego taki, no są po prostu w takim wazonie przezroczystym. Bardzo mi się to podoba, zawsze to dodaje jakiegoś koloru i tak inaczej to wygląda. Także fajnie. I tutaj, gdzie miałam tą podstawkę wcześniej, ją zlikwidowałam, nie chcę jej tutaj. Za dużo rzeczy było na wierzchu. A wiecie, teraz już teraz tutaj się wydaje dużo rzeczy. Ale jak ja mam to i tylko to, to lepiej to wygląda i też jest więcej miejsca. Także ja się z wami na teraz żegnam i... No i oczywiście zapraszam was do subskrybowania, zostawiania komentarzy i nie zapomnijcie dać łapki w górę. I zapraszam was na mojego Instagrama. Także do zobaczenia.